Starsza pani podbija świat. Angielski dla seniorów. Part 134. 134. Jak powiemy pytania? Questions. Questions. Ona chyba nie jest zbyt cierpliwa. I think she is not very patient. I think she is not very patient. I uczyliśmy się, że równie poprawnie będzie not really patient, not too patient, not so patient, ale już od teraz gwoli uproszczenia ja będę zawsze mówić not very patient, jeśli chcemy powiedzieć nie za bardzo. A te inne formy, równie poprawne, zachęcam do używania, jeśli starszej pani bardziej się podobają. Jak powiemy ona, one, on, oni? She, they, he, they. A jak odmienimy on, ona? He, him, she, her. I to trzeba sobie dobrze zapamiętać. Patrzeć się na. To look at. To look at. Putin patrzy się na Miedwiediewa, on patrzy się na niego. Putin is looking at Miedwiediew, he is looking at him. Tutaj podałem transliterację Miedwiediew na sposób angielski. Teraz jak powiemy, Miedwiediew się nie patrzy na Putina, on się nie patrzy na niego. Medvedev is not looking at Putin. He is not looking at him. Spójrzmy na słowo Putin. U góry Putin jest podmiotem. Putin patrzy się. Na dole Putina by było po polsku. Nie patrzy się na Putina. Natomiast po angielsku jest znowu Putin. Widzimy, jakie znaczenie ma umiejscowienie słowa w zdaniu po angielsku, ponieważ słowa się nie odmieniają, więc zmieniają swoje znaczenie zależnie od pozycji w zdaniu. Na samym początku będzie to podmiot, gdzieś indziej to najczęściej będzie jakaś inna forma. Czy on się na niego patrzy, czy nie? Is he looking at him or not? Is he looking at him or not? Ona się nie patrzy na niego. She is not looking at him. She is not looking at him. Jakie słowa tutaj oznaczają na niego? At him. No i po polsku możemy powiedzieć, ona się na niego nie patrzy. Na niego ona się nie patrzy. Natomiast po angielsku to at him musi zawsze być po look. She is not looking at him. On się na nią nie patrzy. He is not looking at her. He is not looking at her. Po polsku powiedzieliśmy właśnie, on się na nią nie patrzy, ale po angielsku to na nią, at her, musi być po słowie look. He is not looking at her. Szopy pracze to prawdziwe szkodniki i lepiej, żeby do domu się nie dostały w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie.
ale dowiedziałem się, że występują teraz już także w Polsce. Pouciekały z różnych klatek i jest całoroczny okres połowu na szopy pracze w Polsce. Tutaj nasze szopiątko praczątko sobie czegoś szuka i szukać to jest look for. Look for. A jak powiemy patrzeć się na coś? To look at. To look at. A zatem widzimy, że słówko look z innym przyimkiem zmienia już znaczenie. Jak powiemy szukać? Look for. Look for. A jak powiemy znaleźć? To find. To find. Jak powiemy szukać? Znaleźć. To look for, to look for, to find, to find. Tu pan Zdzichu zgubił kolegę na meczu. Jak powiemy, on go szuka. Czy on go szuka? He is looking for him. Is he looking for him? Pani Dziunieczka zgubiła teściową na pochodzie. Jak powiemy, ona jej szuka, czy ona jej szuka? She is looking for her. Is she looking for her? Tu pamiętamy odmianę móc, bardzo prosta, zawsze forma can. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Jak powiemy, on może to zrobić. He can do it. He can do it. Czy ona może to zrobić? Can she do it? Can she do it? Ona może to zrobić, czy ona może to zrobić? Ona nie może tego zrobić, czy ona nie może tego zrobić? She can do it. Can she do it? She cannot do it. Can she not do it? On może to zrobić, czy on może to zrobić? On nie może tego zrobić, czy on nie może tego zrobić? He can do it. Can he do it? He cannot do it. Can he not do it? On go szuka, ale go nie może znaleźć. He is looking for him, but he cannot find him. He is looking for him, but he cannot find him. Po polsku będzie on go szuka, po angielsku szuka go czy jego. To him zawsze będzie po czasowniku, który to him robi, szuka go. I znowu nie może go znaleźć po polsku. A po angielsku znaleźć go, to him po czasowniku, który go robi, czyli find. Ona jej szuka, ale ona jej nie może znaleźć. She is looking for her, but she cannot find her. She is looking for her, but she cannot find her. Pamiętamy, że pomóc zrobić coś to po angielsku to help do coś. Czasami można powiedzieć to do, ale większość powie do.
I teraz po polsku powiemy pomóc coś zrobić albo zrobić coś, natomiast po angielsku to coś zawsze musi być po czasowniku, który robi to coś. I teraz pomóc komuś zrobić coś albo coś zrobić, no to na przykład jemu czy jej, to będzie to help him do coś tam, albo to help her do coś tam. Ona może pomóc mu to znaleźć. She can help him find it. She can help him find it. A zapytajmy się, czy ona może pomóc jemu to znaleźć? Can she help him find it? Can she help him find it? On może pomóc jej to podnieść. He can help her lift it. He can help her lift it. Czy on nie może pomóc jej to podnieść? Can he not help her lift it? Can he not help her lift it? Jak pozdrowimy tą buźkę? Hi. Hi. Hello. Hello.